Szanowni Państwo, wydarzenia festiwalu są doskonałą oprawą do świętowania naszych miejskich świąt i niewątpliwie takim jest ogłoszenie laureatów tegorocznego głosowania budżetu obywatelskiego. Dobry wieczór Państwu. Partycypacja. Ten piękny termin definiuje nasze społeczne, oddolne mieszkańców zaangażowanie we wspólne zarządzanie naszymi sprawami. Ta idea przyświeca realizacji projektów budżetu obywatelskiego. Poprzez nie, nie tylko prezydent ze swoimi urzędnikami, nie tylko radni, rady miasta, ale także my wszyscy, jego mieszkańcy, współdecydujemy, biorąc udział w bezpośrednim procesie decyzyjnym o realizowanych przez nasze miasto i na naszą rzecz projektach. W tym roku na realizację projektów z budżetu obywatelskiego przeznaczyliśmy ponad 2 miliony złotych. Zgłoszono 28 projektów, z których 24 przeszły pozytywnie ocenę formalną i na te oddaliśmy wspólnie ponad 8 tysięcy głosów w proporcjach ponad 7 drogą internetową, ponad 1000 tradycyjną pisemną. Bardzo dziękuję autorom projektów i wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu, za to zaangażowanie. Razem zmieniamy i budujemy Białą Podlaską. W pierwszej kolejności pan prezydent wręczy budżety obywatelskie zwycięzcom tak zwanych dużych projektów. Zapraszam na scenę autorów pierwszego z nich, panów Jakuba Radomińskiego, Marcina Isterskiego i Marka Dzera. Jest to projekt Park Linowy i Trampoliny pod Dębami. I zapraszam autorów drugiego ze zwycięskich dużych projektów. Jest to pan Robert Woźniak, autor projektu Centrum Lekkoatletyczne przy Zespole Szkół nr 9. I czas na projekty małe. Pierwszy projekt, który zdobył najwięcej głosów, 1256, to budowa chodnika przy ulicy Sosnowej, od ulicy Długiej do ulicy Wyzwolenia, autorstwa pana Franciszka Ostrowskiego. Drugi projekt, wielkie brawa. Szanowni Państwo, pan Franciszek Ostrowski z powodu osobistych jest dziś nieobecny, ale naprosimy jeszcze raz ten projekt drugi, brawa. Projekt drugi Fit Park Zdrowia zdobył 1075 głosów, autorstwa pana Bartłomieja Kuczera. I projekt trzeci Pies i kot w mieście, wspólna sprawa, autorstwa pani Izabeli Kunickiej i pana Andrzeja Pańskiego. Dziękuję.